Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na gali 9 Festiwalu Wokalnego Mikrofon Mok i Ty, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach. Witam serdecznie zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Powiatu Będzińskiego. Witam serdecznie władze miasta Wojkowice, przedstawicieli Rady Miasta Wojkowice. Witam oczywiście bohaterów dzisiejszego zamieszania, czyli was, laureatów wraz z opiekunami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj do nas dotarliście, pomimo tych odległości, które wiem, że tam pokonaliście niektórzy bardzo dużo kilometrów, jeszcze tym bardziej w taką pogodę. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Niestety ze względu na obostrzenia sanitarne nie mogliśmy zaprosić wszystkich, ale nic straconego. Właśnie trwa transmisja na żywo na naszym kanale na YouTube, więc to jest taki ostatni moment, że możecie jeszcze gdzieś tam pod krzesełkiem wysłać SMS-a do swoich znajomych, żeby nas oglądali. Zatem witam wszystkich Państwa zgromadzonych u nas tutaj w MOK-u oraz oglądających naszą transmisję. Witam serdecznie. Patronat nad dzisiejszym wydarzeniem objął burmistrz miasta Wojkowice, pan Tomasz Szczerba. Wsparli nas również sponsorzy, a są to firmy EconTrader spółka ZO, UNR Color spółka ZO, studio nagrań Maku Records oraz nauka jazdy Professional Radosław Rabus, którym serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, Wojkowicki Festiwal Wokalny cieszy się niesamowitą popularnością, a zainteresowanie i ilość zgłoszeń w tym trudnym czasie pandemii przerosła nasze wyobrażenia. W tym roku do pierwszego etapu zgłosiło się aż 393 uczestników dosłownie z całej Polski, a pierwszym krokiem było przesłanie nagrania demo tylko z dźwiękiem, czyli wykonania utworu. Po przesłuchaniu wszystkich nagrań zostały wyłonione najlepsze głosy do drugiego etapu, gdzie w 6 kategoriach rywalizowało aż 102 młodych wokalistów. Ich zadaniem było przesłanie tym razem nagrań wideo, spośród których wybrano zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Także widzicie Państwo, że jury miało naprawdę sporo pracy. A skoro już o jury mowa, to ja przedstawię członków jury. Pani Paulina Dziedzic, witam serdecznie. Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Akademii Muzycznej w Katowicach, mająca bardzo duże doświadczenie choralne. Pani Alicja Andrzejczuk. Jest to wokalistka związana z muzyką gospel. Była chórzystką i solistką w katowickim chórze Gospel Sound. Pani Danuta Reichel, absolwentka Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Katowicach oraz pani Martyna Kubiak, absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Zastąpiła panią Danutę w drugim etapie, która musiała zrezygnować z pracy jury z przyczyn osobistych. Zapraszam zatem panie dwie jurorki, bo dzisiaj są obecne, żeby się troszeczkę wytłumaczyły z tego, że tak dużo osób odrzuciły. Zapraszam. Wielkie brawa, proszę Państwa. Drodzy uczestnicy, jako przedstawicielka jury chciałabym Wam naprawdę bardzo serdecznie pogratulować. To, co tutaj pani Kasia powiedziała, to były liczby, ale za nimi stoi mnóstwo naprawdę przepięknych wykonań. I wierzcie mi, bycie tutaj po tej drugiej stronie wcale nie jest łatwiejsze niż branie udziału w konkursie, bo owszem, na was spoczywa ogromna odpowiedzialność, aby jak najlepiej wykonać daną piosenkę, jak najlepiej wykonać dany utwór, jak najlepiej się, brzydko mówiąc, może trochę sprzedać, pokazać, ale na nas też ciążyła ogromna odpowiedzialność, aby ocenić was jak najsprawiedliwiej i te najlepsze osoby wyróżnić. Mamy nadzieję, że to zadanie nam się udało. Wszystkim serdecznie, serdecznie gratulujemy. No i dzisiaj chyba usłyszymy tych najlepszych, więc sami będziecie mogli zobaczyć, jak wysoki poziom miał tegoroczny konkurs. Serdeczne gratulacje dla wszystkich. Dobrze.
Ja tutaj pozostawię pani jurorki na scenie, ponieważ pora na ogłoszenie wyników. Panie wręczą nagrody, ale w super asyście zapraszam panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, panią Barbarę Pawlak. Zanim przejdziemy do wręczania nagród, ja jeszcze raz chciałabym podziękować naszym sponsorom, a są nimi Econ Trader, UNR Calor, Studio Nagrań Maku Records oraz Nauka Jazdy Professional Rabus Radosław. Dziękujemy za pomoc przy organizacji tego wydarzenia. Chcielibyśmy podziękować także burmistrzowi miasta Wojkowice, panu Tomaszowi Szczerbie za objęcie patronatem honorowym naszego festiwalu. Niestety pan burmistrz z powodów zdrowotnych nie mógł być dzisiaj z nami, natomiast obiecał, że będzie oglądał transmisję, także go pozdrawiamy serdecznie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No to co, wszyscy chyba czekają na ogłoszenie wyników. Zaczniemy od pierwszej kategorii wiekowej. Tutaj mamy jedno wyróżnienie, a otrzymała je Liliana Szymiczek z przedszkola publicznego numer 3 imienia Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie. Wielkie brawa. Do zdjęcia, dobrze? To jeszcze chwila dla fotoreporterów. Już, chyba już, tak? Dziękujemy bardzo. Trzecie miejsce zajęła Maja Zaborska ze Studia Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Maja jeszcze dzisiaj dla nas zaśpiewa, ale to później. Będzie jeszcze koncert laureatów, także proszę nam nie uciekać. Mamy pamiątkowe zdjęcie, dziękujemy. Drugie miejsce zajęła Amelia Łubiasz z przedszkola publicznego numer 3 imienia Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie. Jeszcze zdjęcie. Mamy. I pierwsze miejsce w pierwszej kategorii wiekowej. Ja przypominam, że pierwsza kategoria to był wiek od 3 do 5 lat. I pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Zofia Golombek z przedszkola publicznego w Ujeździe. Mamy. Tak?
Przejdźmy teraz do drugiej kategorii. Druga kategoria, przypomnę, wiek od 6 do 9 lat. Mamy dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie, niestety dzisiaj jest dziewczynka z nami nieobecna, ale muszę ogłosić, otrzymała Natalia Kubiś-Mroszczyk. Wielkie brawo, mamy nadzieję, że Natalia nas ogląda. Nagrodę oczywiście prześlemy, dostarczymy do Natalii. Drugie wyróżnienie otrzymuje Małgorzata Majewska. Dziękujemy. Trzecie miejsce w drugiej kategorii wiekowej. Nie wiem, czy już do nas dojechała. Otrzymuje Paulina Knapik z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 2 w Sarnowie. Wiem, że miała się spóźnić, bo ma jakiś egzamin. Tak, to jeszcze jej nie ma, to poczekamy jeszcze na Paulinę. To przejdźmy do drugiego miejsca. Drugie miejsce otrzymuje Natalia Skrzypiec z Młodzieżowego Domu Kultury numer 2 w Bytomiu. Nagród jest sporo, sama Państwo widzicie, ale dają radę. Dziękujemy. I pierwsze miejsce w drugiej kategorii wiekowej, czyli w wiek od 6 do 9 lat, zajęła Pola Kowalczyk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Tak, ale Pola też jeszcze nie dojechała. Też miała egzamin w szkole muzycznej, także poczekamy na Polę. Jak dojedzie, to wtedy wręczymy nagrody. Więc przejdźmy teraz do trzeciej kategorii. Tutaj też mamy trzy wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie dla Zuzanny Wantuch z pracowni wokalnej Intonacja w Piekarach Śląskich. Dziękujemy. Są jeszcze dwa wyróżnienia, ale dziewczynki też są nieobecne. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Anna Laskowska ze studia artystycznego Maciej w Zabrzu. Serdecznie pozdrawiamy. Ania nas na pewno ogląda, bo pisała jej mama nam o tym. A drugie wyróżnienie otrzymuje Milena Kluczyńska. Też również serdecznie pozdrawiamy. Nagrody dostarczymy na pewno. Przejdźmy do trzeciego miejsca. Tak, panie jurorki, widzę już gotowe, nie pomyliły niczego tym razem. Tym razem nie pomyliły podobno. Trzecie miejsce, Antonina Piotrowska z klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dziękujemy. Drugie miejsce w trzeciej kategorii. Trzecia kategoria, przypomnę, to wiek od 10 do 12 lat. Drugie miejsce dla Magdaleny Maciołek ze Szkoły Muzycznej Talent w Kłobucku.
pierwsze miejsce otrzymuje Marcelina Obara ze Studia Muzyki Rozrywkowej MK w Nowej Dębie. Wielkie brawa. Dziękujemy. Przejdźmy do czwartej kategorii. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Emilia Franielczyk z pracowni wokalnej Intonacja w Piekarach Śląskich. Nie wiem, czy Emilka jest. Drugie wyróżnienie otrzymuje Zuzanna Bera z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Zuzi chyba też nie ma. Też serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nas ogląda. I trzecie wyróżnienie, ona jest na pewno nieobecna, bo zgłaszała, Zuzanna Piesik ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie. Wielkie brawa dla Zuzi. I przejdźmy do trzeciego miejsca. A trzecie miejsce w czwartej kategorii otrzymuje Kamila Zinkiewicz. Wielkie brawa. Dziękujemy. I drugie miejsce w tej kategorii. Ta kategoria czwarta to był wiek od 13 do 15 lat. I drugie miejsce zajmuje Jagoda Rataj z 9 Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego o profilu aktorskim w Krakowie. Pierwsze miejsce otrzymuje Natalia Kosmowska, która jest dzisiaj nieobecna z nami. Natalia jest z Vocal Studio w Warszawie. Serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że też nas ogląda. I przechodzimy do piątej kategorii. Już tak mamy przy końcówce. Pamiętajcie Państwo, chociaż nie, ja chyba tego nawet jeszcze nie mówiłam. Mamy jeszcze nagrodę Grand Prix. Jury przyznało taką. To już prawie, to już za chwilkę powiem, ale to jeszcze troszkę. Najpierw piąta kategoria. Piąta kategoria od 16 do 19 lat. Wyróżnienie otrzymuje nieobecny, jeszcze chwilka, nieobecny Krystian Staniszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Serdeczne gratulacje. A drugie wyróżnienie wędruje do Małgorzaty Handke z trzeciego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu. Bardzo długa nazwa. Gratuluję. I przechodzimy do trzeciego miejsca. Ja tu zerkam na jury, żeby nie zapomniały jeszcze. No widzę, że zapomniały. Pamięta. Trzecie miejsce zajmuje Krzysztof Pawik. Tak. Dokładnie tak jak w Milionerach taki czek. Tylko troszkę te zera się nie zgadzają, ale może kiedyś nas będzie stać.
drugie miejsce, niestety nieobecna dzisiaj, zajmuje Katarzyna Posikata z ogniska pracy pozaszkolnej numer 1 w Sosnowcu. Gratulujemy. I pierwsze miejsce w piątej kategorii, przypomnę, piąta kategoria od 16 do 19 lat, zajmuje Wiktoria Miłkowska z Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku. I mamy już ostatnią, szóstą kategorię. Szósta kategoria to wiek od 20 lat i powyżej. Mamy wyróżnienie, niestety nie ma pana Adama Stryjakiewicza z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, natomiast wiem, że ma być kolega i może odebrać nagrodę. O, jest, pan Adrian Kuś. Witam serdecznie. Wyróżnienie. Dziękujemy. Trzecie miejsce, niestety też nieobecna. Dzisiaj akurat nam się rozchorowała, do ostatniego momentu miała być, ale niestety. Magdalena Lasota, serdecznie pozdrawiamy pani Magdo. Na pewno nas pani ogląda. Drugie miejsce, również nieobecna, pani Marcelina Kopyt. I pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zajmuje Jagoda Olejarz. Tak, i została właśnie ta nagroda Grand Prix i pewnie Ida, która przyjechała dzisiaj pierwsza, zastanawia się, dlaczego jeszcze nie wyszła na scenę. A to właśnie dlatego, że Ida właśnie dostaje Grand Prix. Przyjechałaś pierwsza, a wchodzisz na scenę ostatnia. Gratuluję. Tak, ja już zwolnię jury i zwolnię już panią dyrektor. Nie, tylko zwolnię ze sceny. Proszę państwa, nagrody rozdane, zatem pora na koncert laureatów. Jako pierwsza wystąpi Maja Zaborska, która zdobyła trzecie miejsce w pierwszej kategorii. Zapraszamy cię, Maju, na scenę. Maja pochodzi z Lublina. Od 2 lat uczęszcza do studia muzyki rozrywkowej Aneta Dąbska w Lublinie. Ma wiele osiągnięć rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jest tegoroczną stypendystką marszałka oraz prezydenta Lublina. Uwielbia występować na scenie, więc dzisiaj jest zapewne w siódmym niebie. Przed państwem Maja Zaborska.
przyszedł mi żagle staw, stopa wody płynąć czas. Uwietrzy mi żagle staw, stopa wody płynąć czas. Ja mam kompas, ty masz ster, jabłka dwa topiony ser. Opłyniemy z prądem rzek, odkryjemy drugi brzeg. Wietrze mi żagle staw, stopa wody płynąć czas. Wietrze mi żagle staw, stopa wody płynąć czas. Ja mam mapę, ty znasz szyb, odwiedzimy z wysp. Tam ukryty wielki skarb czeka na nas od 100 lat. Wietrze mi żagle staw, stopa wody płynąć czas. Wietrze mi żagle staw, stopa wody płynąć czas. Ja mam szmal i ty masz szmal, kupujemy wielki jacht. Opłyniemy cały świat, zapraszamy wszystkich was. Wietrze w mi, żagle staw, stopa wody płynąć czas. Wietrze w mi, żagle staw, stopa wody. Dziękuję. Zapraszam teraz Amelię Łubiasz. Amelia zdobyła 2. miejsce w 1. kategorii. Amelka jest wesołą, otwartą i towarzyską dziewczynką. Bardzo lubi śpiewać i tańczyć. W wolnym czasie lubi bawić się lalkami i jeździć na hulajnodze. Uwielbia spędzać czas z najbliższymi. Ma wielu przyjaciół. W przyszłości Amelka chciałaby grać na skrzypcach. Amelka, wszystko przed tobą. Marzenia się spełniają. Także życzę powodzenia i zapraszam na występ. Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy do góry wznosi, zielenieje świat. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu małą torebeczkę. Chętnie żuje gumy i robi balony, a z nich każdy jest zielony. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy do góry wznosi, zielenie świat. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona. Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, zima by została groźna. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy do góry znosi, zielenieje świat. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Zofię Golombek, która zajęła 1. miejsce w 1. kategorii.
Zosia ma 5 lat, a niedługo skończy 6. Razem z bratem Frankiem chodzi do publicznego przedszkola w Ujeździe. Bardzo chętnie śpiewa i bierze udział w różnych przedsięwzięciach muzycznych. W wieku 3 lat pierwszy raz zaśpiewała publicznie na koncercie kolęd w Ujeździe. W tym roku wzięła udział w koncercie Dla Ciebie Mamo, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Ujeździe. Oprócz tego bardzo często śpiewa z tatą i towarzyszy mu podczas muzykowania. A dzisiaj role się odwróciły i to tata towarzyszy Zosi. Dzień dobry. I zapraszam na występ. Dziękujemy bardzo. Czekamy jeszcze na Paulinę Knapik, która miała właśnie teraz wystąpić, ale jeszcze jej nie ma, zatem zapraszam Natalię Skrzypiec, która zajęła drugie miejsce w drugiej kategorii wiekowej. Natalka śpiewa od zawsze i o każdej porze dnia. Od 3 lat uczęszcza na zajęcia wokalne, a jej motto konkursowe to nie ma potrzeby się stresować, ja po prostu wychodzę i śpiewam. Zazdroszczę, wiesz? Ja też chciałam dzisiaj wyjść i powiedzieć, a stresuję się bardzo. Także zazdroszczę ci tego. Także może się kiedyś jeszcze nauczę. Powodzenia. Jednemu panu na skwerku po co to żyje na świecie? Ani do zwierza, ani z mięsa, z kwiatka na kwiatek się wałęsa. Na kotlet to się nie nadaje, nie znosi tak jak kura jajek. Choćbyś i w ulu go zamykał, nie da ci miodu do piernika. Nie daje mleka tak jak krowy i jakiś taki, jakiś taki, jakiś taki za kolorowy, za kolorowy.
poeci patrząc, jak motę skrzydła rozchyla. Bardzo cichutkim szeptem szepnęli do motyla. Gdyby nie było motyli, my byśmy cię wymyślili i chronili przed tym panem. Gdyby nie było motyli, my byśmy cię wymyślili i chronili przed tym panem. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz Polę Kowalczyk. Pola już do nas dojechała. Tak jest? Jest Pola. Pola zajęła pierwsze miejsce w drugiej kategorii wiekowej. Po występie Poli wręczymy jeszcze nagrody. Dobrze, ale najpierw występ. Pola jest uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej. Uczy się śpiewać w studiu piosenki przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie Koźlu. Uczy się także gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej. Uwielbia tworzyć różnego rodzaju prace plastyczne. Gdy nie zajmuje się sztuką, spędza czas w stadninie, w której poza jazdą konną uczy się, jak dbać o konie. W przyszłości chciałaby prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt. Chyba byśmy się dogadały, wiesz? Bo ja też bym chciała. Zapraszam na występ. Gdy wracacie z przedszkola.
bieżniej życiowej pogoni. Nie zapomnijcie o nich. Zapomnijcie o nich. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Tak jak obiecałam, wręczymy Ci jeszcze nagrody. Zapraszam jury, panią Paulinę Dziedzic, panią Alicję Andrzejczuk oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. I serdecznie gratulujemy. Pierwsze miejsce w drugiej kategorii wiekowej zajmuje Pola Kowalczyk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Dziękujemy bardzo i zapraszam teraz na scenę Antoninę Piotrowską, która zajęła trzecie miejsce w trzeciej kategorii wiekowej. Tosia jest pogodną, skromną dziewczynką. Oprócz muzyki lubi czytać, a bogata wyobraźnia sprawia, że często sama pisze opowiadania. Tosia śpiewa od zawsze, a na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Było widać na próbie. Zapraszam. A to błąd.
znam, że pod prąd próbuję iść i stąd chodów nie mam, a to błąd. Chodów nie mam, a to błąd. Chodów nie mam, a to błąd. Dziękujemy. Zapraszam Magdalenę Maciołek, która zajęła drugie miejsce w kategorii trzeciej. Magda to energiczna, ambitna, pełna uśmiechu mieszkanka Raciszyna. Na co dzień uczęszcza do szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Raciszynie. Swoją pasję i cel życia, jakim jest śpiew i muzyka, rozwija jednak w szkole muzycznej Talent w Kłobucku pod fachowym okiem pani Patrycji Michalskiej. Serdecznie zapraszam. Przeglądasz w nim i gdy ci przyjdzie płakać w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj wstrzymać łzy i już więcej mi nie mów, że wiesz, co mi się śni. Więc gdy ci przyjdzie płakać w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj wstrzymać łzy i już więcej mi nie mów, że wiesz, co mi się śni. Jeśli kolor źrenic w życiach naszych nic nie zmieni, to jak kolor skóry może wznosić wielkie mury? Jeśli punkt siedzenia całą perspektywę zmienia, to jak ja i ty możemy śnić te same sny? Więc gdy ci przyjdzie płakać w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj wstrzymać łzy i już więcej mi nie mów, że wiesz, co mi się śni. Więc gdy ci przyjdzie płakać w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj wstrzymać łzy i już więcej mi nie mów, że wiesz, co mi się śni. Więc gdy ci przyjdzie płakać w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brakło tchu, spróbuj wstrzymać łzy i już więcej mi nie mów, że wiesz, co mi się śni. Dziękuję i zapraszam Marcelinę Obarę, która zajęła pierwsze miejsce w trzeciej kategorii wiekowej.
Marcelina jest laureatką wielu konkursów wokalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Bardzo lubi piosenki aktorskie i musicalowe. Jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu. Pisze teksty piosenek, jest laureatką Fundacji Młodzi Artyści w ogólnopolskim konkursie na teksty piosenek. Marzy, aby nagrać piosenkę na płytę w profesjonalnym studio. Także Marcelina, wszystko przed tobą. Serdecznie gratuluję. Pierwsze miejsce w trzeciej kategorii wiekowej. Przypomnę, że trzecia kategoria wiekowa to wiek od 10 do 12 lat. Tu jeszcze mamy małą przerwę techniczną, to ja może jeszcze przypomnę naszych dzisiejszych sponsorów. Firma Econ Trader, UNR Calor, Nauka Jazdy Professional Radosław Rabus oraz studio nagrań Maku Records. Patronat nad dzisiejszą imprezą objął burmistrz miasta Wojkowice, pan Tomasz Szczerba. Już chyba jesteśmy gotowi, także zapraszam na występ Marceliny Obary. Cóż za pekrze, właśnie dzisiaj mój telefon znów działa źle. Grześ, wracając z podróży, ma zwyczaj zawsze łączyć się ze mną. I dzisiaj też z samego rana ze snu zbudził mnie ostry dźwięk. Więc słuchawkę podnoszę zaspana, a mężczyzn mówi trzech. Halo, 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 czy mówię z Haliną? Halo, halo, czy moja dziewczyna? Halo, 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 kto się włączył tam? Wyłącz, 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 wyłącz natychmiast z linii. Miła, miła mężczyznia, przyjmij. Halo, 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 wyłącz się pan sam. Nie wiem już kto mówi, co mi tłumaczy. Grześ to czy nie Bóg, jeden wie co to znaczy. Halo, 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 proszę się wyłączyć. Halo, halo, proszę się rozłączyć. Halo, 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 kto tam mówi? No i jak mam się rozmówić, skoro słyszę aż Grzesiu w trzech? Jak uniknąć tej śmiesznicy w burzy? Chcę zazdrości na zajutrz, najlepiej znów nakręcić tarczę. Niech po drutach pobiegnie głos, wyjaśnienie Grzesiowi wystarczy. Dzwonię, masz ci los. Halo, 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 czy to Poznań proszę? Halo, halo, zażalenie wynoszę. Halo, 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 centrala 102. Się musier, Berlin, Berlin, Wierzbrechen, Moskwa, 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 Gawa, Hitjewy. Nie wiem już kto mówi, co mi tłumaczy. Czy mnie mój Grzyś słyszy, czy nie? Co to znaczy? Halo, 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 chcę rozmawiać z Grzesiem. Halo, halo, tak kochani jestem. Halo, 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 no nareszcie ty. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz Kamilę Zinkiewicz. Kamila uczy się i mieszka we Wrocławiu. Obecnie kończy 6. klasę szkoły podstawowej. Od 2 lat uczęszcza również do szkoły muzycznej imienia Grażyny Bacewicz, w której jej głównym instrumentem jest flet poprzeczny. Jeśli chodzi o zainteresowania, to właśnie śpiew sprawia jej największą przyjemność. Kamila zajęła 3. miejsce w 4. kategorii wiekowej. Zapraszam na występ.
że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropelek sonatinka. Flim, plum, plam, plam, plum, plim, ach jak miło z nim. Gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz, klupie, klapie, drepce, chłepce, szepce też, to cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, 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 to mi chlap, 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 to mi plum, 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 to mi kap, 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 to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Pam, pam. I zamiast naiwnie na deszczu utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają czcze. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek. Z jego rozkrzepnie głos, więc się cieszę w głos. Gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz, chlupie, chlapie, drepce, chłepce, szepce też, to cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, 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 to mi chlap, 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 to mi plum, 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 to mi kap, 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 to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Dziękuję, zapraszam Jagodę Rataj. Jagoda zajęła drugie miejsce w czwartej kategorii wiekowej. Jagoda ma 14 lat i uczy się w liceum aktorskim w Krakowie. Oczywiście bardzo lubi śpiewać, ale przyjemność sprawia jej także gra w musicalach i innego rodzaju widowiskach. Wolny od nauki czas spędza na rozwoju swoich pasji, natomiast wolny czas od pasji, jeżeli w ogóle taki pozostaje, lubi spędzać z rodziną, na spotkaniach z przyjaciółmi lub w samotności i wtedy czyta albo pisze książkę. Serdecznie zapraszam na jej występ. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Oh, oh, oh. I would hold you in my arms. I would take so hard to say goodbye when it comes to this. Oh, 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 oh. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't do to have just
Dziękujemy bardzo. Teraz wystąpi Krzysztof Pawik, który zajął 3. miejsce w 5. kategorii wiekowej. Na scenie zadebiutował już w wieku 5 lat. Od tamtego czasu pojawiał się na niej regularnie jako solista oraz gitarzysta, nieraz zdobywając tytuł laureata. Dzisiaj wykona piosenkę Eltona Johna Your Song, do prezentacji której podkład przygotował jego nauczyciel z Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, pan Darek Szweda. Zapraszam. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm no one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but know that it's the home. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I said on the kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But it sounds been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they green or they blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but that is the home. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam Wiktorię Miłkowską, która zajęła 1. miejsce w 5. kategorii wiekowej. Od 7 lat Wiktoria gra na fortepianie. Najpierw w szkole muzycznej, teraz szlifuje swoje umiejętności indywidualnie. Świetnie śpiewa od małego, ale na konkursach pokazuje się od 2 lat. A swoją przyszłość chciałaby w głównej mierze wiązać z muzyką. I wcale się nie dziwimy. Gratuluję jeszcze raz i zapraszam. Just like an angel.
if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice Dziękujemy bardzo i zapraszam teraz Jagodę Olejarz, która zajęła pierwsze miejsce w 6. kategorii wiekowej. Jagoda pochodzi ze Wschowy w województwie lubuskim. Od najmłodszych lat śpiewa i gra na gitarze. Obecnie jest słuchaczką drugiego roku w Państwowym Policealnym Studium Piosenkarskim imienia Czesława Niemena w Poznaniu. 2 lata temu rozpoczęła naukę gry na pianinie i od tego czasu tworzy swój autorski materiał w zaciszu domowym. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, a dzisiaj do tych sukcesów dopiszemy pierwsze miejsce w 9. Festiwalu Wokalnym Mikrofon Mok i Ty. Zapraszam na jej występ. Just a still town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In a real time world, no one sees at all. They all say she's crazy. Like a rhythm to the beat of her heart, changing movement into the light. She is dancing to the danger zone, but the danger becomes the dance. It can cut you like a knife if the fight becomes the fight. On the wire between will and war will be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac. She's dancing like she's never danced before. On an ice blue life of insanity, it's a place most never see. It's her one place of mystery, touch it back and hold it.
hunger stays the night. There's cold kinetic heat, struggling, stretching for the peak, never stopping with the end against the wind. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. No, 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 she's a maniac, maniac, I'm sure, no. And she's dancing like she's never danced before. Ba-ba-dum, it's been on a beat. Dziękujemy bardzo. Żyjesz tak dobrze. I został nam ostatni występ laureatki Nagrody Grand Prix. Ida Szebla, zapraszam. Ida mieszka w Starym Wielisławiu na Dolnym Śląsku. Jest uczennicą drugiej klasy liceum w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku. Od 6 lat jest również podopieczną studia piosenki i tańca Fart w Bielawie, gdzie pod czujnym okiem pani Anny Lutz kształci swoje umiejętności wokalne. Do jej ostatnich, największych osiągnięć należy zajęcie pierwszego miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej Your Song 2021, Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Viva la Musica 2020. Ida planuje w przyszłości studia na Akademii Muzycznej. Mam nadzieję, że w Katowicach i będzie miała do nas bardzo blisko. Zapraszam na jej występ. Gotta keep myself in check sometimes, 'cause I tend to dream real big sometimes. The fancy office and the sparkly awards, my name and lots of people line up at the doors. But I gotta remember, take it one step at a time. People seem to think you'll be happier once you reach the top. You have it all, but I'm living for right now. 'Cause what if tomorrow never comes? I'm not waiting, I'm not waiting for the confetti to fall. Just sit around and wait for my life to start. I can make a difference, pull a little happiness in someone's heart. The fancy cars, the glitter and the fame, it's all nice but it won't be worth a thing. Love is bigger, so I'ma stand out for love, yeah. People seem to think you'll be happier once you reach the top. You have it all, oh. But I'm living for right now, 'cause what if tomorrow never comes? I'm not waiting, I'm not waiting for the confetti to fall.
this rope stretching up to the sky. Of all my dreams at the very top so high. I get so caught up in everything around me moving quickly. Forget to cherish every single moment I receive. Whoa, forget about the climb. I just wanna get there and what a waiting line. Even though it's so clear and I'm coldly spacious on this journey that my own don't know that I can mile it up. Only make me stronger. Well, everybody's focused on the hype. I'll be wondering why we seem to think you'll be happier once you reach the top. Have it all, but I'm living for right now. Guess what if tomorrow never comes? I'm not waiting, I'm not waiting. Have it all, but I'm living for right now. Hey, what if tomorrow never comes? I'm not waiting, no, I'm not waiting for the confetti to fall. I'm not waiting to be happy. No, 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 no. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za występy. Szanowni Państwo, było nam ogromnie miło Państwa dzisiaj gościć w naszych murach Miejskiego Ośrodka Kultury. Cieszymy się, że z lokalnego przeglądu wokalnego dotarliśmy do miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj obecnie, do festiwalu o zasięgu już ogólnopolskim. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez nasz ośrodek. Zachęcam do śledzenia naszego Facebooka i naszego Instagrama i naszej strony internetowej. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Wracajcie ostrożnie do domu i do zobaczenia.